Aniu, 17-lecie Paprockiego i Brzozowskiego, ich marki. Ja cię chciałem spytać, gdzie ty siebie widzisz za 17 lat? Strasznie trudne pytanie, bo nawet jak robię plany, to trochę z mniejszym zasięgiem, tak powiedzmy 5-letnie. Na pewno chciałabym się dalej rozwijać zawodowo, więc tak myślę, że albo będę robić więcej i ciekawiej, albo może w ogóle zmienię kierunek, bo 17 lat to kupa czasu, a fajnie w życiu zrobić dużo różnych rzeczy. Na pewno chciałabym się widzieć w gronie rodziny i przyjaciół i chciałabym mieć takie fajne, szerokie grono bliskich osób wokół siebie. To nie znaczy, że nie mam teraz, ale żeby się to grono rozrastało. Ale chciałabyś, żeby rodzina twoja się taka najbliższa powiększyła? Tak, jak najbardziej. Mam nadzieję, moja córka ma prawie 3 lata, no mam nadzieję, że jeszcze nie będę miała wnuków za 17 lat, chociaż kto wie. Czasy się zmieniają. Teraz tak było my w stosunku do naszych rodziców, że raczej się ten moment wydłużał, ale kto wie, może nastąpi wahnięcie w drugą stronę.